Jakby ktoś pytał, gdzie my skończyliśmy ostatnio, jesteśmy tutaj. Na dzisiejszy stream, z tego co widziałem, jest plan taki ogólnie, żeby wejść do stolicy w końcu. Halo, dobry wieczór, czy to już czas na reset? Nie, nie będzie żadnych resetów. Siemanko Wschód, dobry wieczór. Jesteśmy na etapie, w którym widzę, że wchodzimy do stolicy powoli. Więc zakładam, że dzisiaj większość dnia w stolicy, większość wieczora. Testowy run, tak. To nie, to u tego, u Demonidiasa, jak on gra No Death Run. To też oglądałem u niego jak coś. Wchodzimy do stolicy, robimy questy i to jest plan na dzisiaj. Ale reset siebie, alko reset, to nie. Ale a propos, właśnie napisałem w ogłoszeniach napoje wyskokowe i tak sobie myślałem, kurde, skąd się to pojęcie wzięło? I okazuje się, że pojęcie napoje wyskokowe występuje nawet w kodeksie karnym. Z 32 roku, także no, kiedy reset run, nie będzie resetów. No resets ever, no resets ever, tak jak mówię. Jadłem dziś mroczny ryż i smakował jak guma do rzucia albo coś innego, co znam, ale nie umiem określić. Czarny ryż? O, wydaje mi się, że kiedyś moja mama miała pierdolce na temat ogólnie różnych ryżów, tak żeby były... Moja mama bardzo lubiła właśnie ciemne ryże i łączyć je z czarnym, znaczy brązowy połączyć z białym i z czarnym. I z tego robiła coś jeszcze innego, ale mi to smakowało jak ryż po prostu. Dobrze, dzieje mi się sam początek. Pogadaj z babą od palców przy outside of inner... Lindel's inner wall. Linder in inner wall. To będzie gdzie? Jakie są rodzaje wielkich pałów DS2? Na pewno jest wielka pałka, bo ja sam z nią grałem. I pewnie jest też osobno duża pałka. Gdzie jest Linder inner wall? To jest outer... Inner wall? Mamy pogadać... Nie. Lindel... Inner wall, czy dalej w stolicy? Nie byłem w stolicy, byłem na obrzeżach stolicy. Byłem tam, wiesz, jeszcze kolesia na koniu ognistego jeszcze nie zabiłem i to nas pewnie czeka dzisiaj, ale czekaj. Nie wiem, gdzie jest Lindel inner wall, wewnętrzna ściana Lindel. Który to jest ten? Bo tam mam pogadać z babą. Czy to jest ta? Okej, dobra, bo to nie jest przy tym. To nie jest przy żadnym... Przy żadnej łasce. Dobra, pojedziemy tam. W tej głównej lokacji przed przegniłem jest ogromna pała, tam gdzie jest pizu mostów. Znaczy ja generalnie jak przechodziłem pierwszy raz Dark Souls 2 i w sumie jedyny raz, bo tylko raz przeszedłem Dark Souls 2, to przechodziłem właśnie między innymi z wielką pałką. Moją główną bronią był smoczy ząb Havela. Później okazało się, że da się nawet dwa zdobyć w jednym NG, nie przechodząc na NG+, więc miałem dwa smocze zęby. I miałem też dwie wielkie pałki. Po tym DS2 run, no death run. Zaraz wam coś pokażę w ogóle, bo pewnie większość nie zauważyła, bo dopiero zaczęliśmy stream. Ale jak wejdziecie w opis streamu teraz, to jest taka malutka zmiana. Mogę włączyć mapę? Nie mogę włączyć mapy. Czy ten pan może się do mnie odjebać? List Kisicki 3, Szesa Killer Queen Gun Powder. Gelatine dynamite witcha laser beam guaranteed to blofio urminta netime. Czy to jest Queen, czy to nie jest Queen? W sensie Queen, she's a killer, Queen, bo ja tekstu nie kojarzę tej piosenki, ale she's a killer, Queen tylko z tym mi się kojarzy. Dobra, mogę mapę włączyć. Więc mamy, to jest Queen, okej, to fajne. Siemanko Lisicki, dobry wieczór. Jak ktoś nie widział, czekaj, ja muszę wejść na mój kanał w ogóle na Twitchu. Zmieniłem dość mocno opis, więc teraz... Jesteśmy. Możecie wszystkie rany sobie kliknąć tutaj. Są rany, które przeszedłem, challenge, są mody, są zwykłe rany i są też planowane rany. I tu będę dopisywać rzeczy, które bym chciał przejść i między innymi właśnie wpisałem, że chcę przejść wszystkie Soulsy. Nie jestem pewien na przykład dwójki na SL1. Więc no, tutaj no, możecie sobie... popatrzeć później w przyszłości kiedyś, albo dzisiaj może jeszcze nawet. W każdym razie, no, jest... Nawaro, dobry wieczór, siemanko. Jest trochę rzeczy, które ja bym chciał zrobić, będziemy tu rzeczy dopisywać. I no. No. Generalnie po tym ranie, co robimy teraz, ja chcę zrobić koniecznie Torch Only. Jestem na niego, napalony. A po Torch Only jestem z kolei napalony troszeczkę teraz na SL1 w Dark Souls 3. Nie masz Twitcha od kiedy? Tak, jest parę rzeczy. Blood level 4 na Bloodborne też jest. W planach. Nie obiecuję, że to się szybko stanie, ale jest w planach. To jest jedna z tych rzeczy, którą bym chciał zrobić. Więc no. Gdzie streamuję? No taka mało znana strona. Nie wiem, czy znasz takie... Twitch.tv podobno się nazywa. Kiedyś to było Justin TV.
Nie wiem, czy tak starzy jesteście. DS2 SL1 to już boli. Właśnie to myślę, że to będzie na późniejszą datę. Ach, dobrze. Mam z tą babą pogadać? Więc się do niej cofnijmy. Zobaczymy, co mi powie. Myślałem, że tylko na Facebooku streamujesz. A widzisz. Tutaj wchodzi w rachubę Facebook, Twitch. Na Kika się przenoszę. Halo? Dobry wieczór? Tak, na Kika. I widzę, znaczy, że w tym widzę, że te streamy? Tak, oczywiście, że tak. Ja mam tu z tyłu telewizor. Znaczy, to jest kominek, który kiedy chcę, zamienia się w telewizor. I wtedy zamiast ognia jest na przykład Remczak. Hitbox, tak, był hitbox. Był hitbox przez chwilę. Zachęcili paru streamerów. Po czym dostali ci streamerzy pieniążki i wrócili na Twitcha. Poje palce, pokaż ręce. Nienawidzę niemieckiego dymu później. I ja go lubię pod względem wizualnym, ale nienawidzę do niego biegać. Fingers I served, once prophesied, a tarnished would one day become Elden Lord and restore the Golden Order. Surely you see it too. The gold that enshrouds the heavens, the great tree which begets the pillars of light. Oh, tarnished. Hasten to the foot of the tree. Tam idę właśnie, babo. Stara babo, od palców. And whatever you might face, the fingers will surely guide you. Okej. Okay. A o jakim skrócie mówimy? Bo ja nie wiem. Prawdopodobnie ja szedłem, przepraszam, złą drogą do niego. Tą taką złą. Ja szedłem taką drogą do niebieskiego demona kuźni, gdzie on mnie, tam mnie kolesie dawali mi debuffa do mojego... do mojej ciężkości, więc musiałem się rozebrać prawie do goła, żeby móc sprintować. Aha, chodzi ci o go hitboxy. Okej, chyba że tak. To nie miałem z nim dużego problemu. Właśnie, a propos, jeszcze tak sobie myślałem o tym, co zmieniłem. Jest dźwięk trochę inny. Możecie mnie inaczej słyszeć, możecie grę inaczej słyszeć. Starałem się to zbalansować jak najlepiej się da. Zajęło mi to dużo czasu. Ale powinno być git. Powinno być git. Dobra, kolejna rzecz, co mam do zrobienia. Pogadaj z Meliną przy Outer Wall Battleground. I to jest już to. Dobra. Przyjemnie ci się go rolował. A czy wydaje mi się, że sam demon kuźni nie jest trudny? Tylko on się odpala w drugiej fazie, nie? Dosłownie odpala. On płonie po prostu. I to mnie wkurzało. Że wystarczyło do niego podejść i to bolało. Samo podejście do niego bolało, nie? On miał takie AOE jakby wokół siebie, że on dosłownie płonął i... Ale poza tym to fajna walka. Melina. Spoken echoes of Queen Marika linger here as well. Shall I share them with you? In Marika's own words, hear me, demigods, my children beloved. Make of thyselves that which ye desire, be it a lord, be it a god. Ale ładnie oczko zamknęła. Should ye fail to become aught at all, ye will be forsaken, amounting only to sacrifices. Okay. No, ale generalnie ten, właśnie mówiłem o tych przyszłych ranach troszeczkę w skrócie, ale tak naprawdę w zeszłym tygodniu mieliśmy raid od Myers The Hollow. Followujcie kolegę, jak najbardziej, bo on... Ja do niego wpadłem na dzień kolejny, właśnie jak grał SL1 Dark Souls 3, jak zabijał Gaela. I w tym momencie miałem takie, kurde, też bym zagrał. Też bym zagrał sobie SL1 Dark Souls 3. Czekaj, teraz mam pogadać z Meliną przy Minor Earth 3 Church. Minor Earth Church, gdzie to jest? Poczekajcie, zaraz skończę myśl. Tylko zobaczmy, gdzie to jest w ogóle. Gdzie to jest? O kurwa, co? To jest jakiś kościół? Okej. Okay. To tego nie wiedziałem. Gael, tak. Spokojnie, już jest dobrze. Właśnie, i byłem u Majersa właśnie, jak męczył przez ponad 3 godziny Gaela i w końcu go wtedy nie zrobił przynajmniej. Później go już na streamie nie złapałem. Na drugi dzień z kolei. Dzień po tym, jak byłem u Majersa, to wpadłem na streama oczywiście do Uzywa. Bo jakby ktoś nie wiedział, Uzyw też streamuje w tygodniu. Więc dawajcie follow Uzywowi. Ten sam Uzyw, który jest z nami na czacie. I widziałem, jak z kolei Uzyw bił się między innymi właśnie z demonem nienawiści, z Fride i tak dalej. I miałem takie, a pograłbym Dark Souls 3. I w momencie właśnie, jak Uzyw grał i zabijał jeszcze Fride, to stwierdziłem, a zacznę sobie nowy run. Bo od paru dni, albo paru tygodni nawet, gadaliście na Discordzie o tym, znaczy przewijał się temat tego, że
bliźniacze ostrza najmity. Demon nienawiści to jest ten, to jest Sekiro. Chodzi mi o Demon Prince, księcia demonów. Ja mylę te pojęcia, sorry, ale wiecie, o co mi chodzi, nie? Demon Prince. Okej, tu mam z Melinem pogadać. I zacząłem swojego rana, właśnie w Dark Souls 3, takiego czystego, żaden challenge ani nic, po prostu Sellsword, tak. Sellsword Twinblade, czyli właśnie te Twinblade. Ja nimi nigdy nie grałem i stwierdziłem, spróbuję. Wiele osób mówi, że to jest tak OP i tak dalej. Po jakimś czasie zrozumiałem ich fenomen, ale mam do nich jeden problem. Jeden jedyny problem. Mają zajebiście krótki zasięg ataku. Jako osoba, która uwielbia wielkie bronie, pod siłę, unga bunga, mąkę. Jak ktoś ma suba, proszę o dużo X-Rem czy mąkę teraz na czacie. Ja lubię bronie z dużym zasięgiem. Wielkie miecze, cokolwiek. A to ma tak kurewsko niski zasięg, że nie mogę się do tego przyzwyczaić. Dziękuję, Avium. Dziękuję, Avium. Ale widzę potencjał w tej broni. Zrobiłem swoją postać. W ciągu tam 4 czy 5 godzin przeszedłem całą podstawkę bez śmierci całkowicie. Plus zabiłem jeszcze Champion Gravetendera, też bez śmierci. Jedyne śmierci, jakie miałem, to były po to, żeby od Joela levele darmowe wziąć. A później się raz wyjebałem na bestiach Pontifa. Tych dwóch, co są tam przy Fapringu. Więc to i tak była jedna śmierć podczas całego przejścia podstawki, gdzie rzeczywiście się wyjebałem z mojej winy. A tak to wyjebałem się ileś tam razy, żeby zrobić levele. Burtik podkreślenie 905. Witam Streamera. Wlaniesz jakiego z browara dla widza? Burtik. Siemanko, dobry wieczór. Browara nie walnę, bo to jest przysłowiowy piwny piątek, ale mam drina. Mam drina z grejpfrutowo-cytrynową wódeczką, także twoje zdrowie, Burtyk, i wszystkich, którzy mogą i nie mogą, zapraszam do dołączenia. Miałem pogadać z Meliną. Gibone 2105. Gagri, dzień dobry. Dobry wieczór, siemanko, Gibon. Dobra, pogadajmy z Meliną i zaraz do was wrócę na czacie, okej? Okay? Dzisiaj będzie dużo gadania, bo jestem pijany, wiecie jak to jest, piwne piątki, nie? To search the depths of the Golden Order. Through understanding of the proper way, our faith, our grace is increased. Those blissful eyes, blind belief are long past. My comrades, why must ye falter? Okej, okay. Czy to nie jest podobna emotka, jaką nam daje Gold Mask? Ciekawe. Ale właśnie, tak jak piszesz, Uzyf. Rozumiem, czemu są takie grywalne te Sellswordy, ale no. To właśnie ale no. To mnie najbardziej... czuję w nich potencjał, ale to nie jest broń dla mnie. Ja miałem jeden dead, ale ja mam taki typ grania, znaczy taki styl grania, że ja widziałem, co ty robisz i gadaliśmy o tym na czacie z tobą. Ty nie miałeś na sobie w ogóle armoru. A każda część armoru, niezależnie czy jest ciężka czy lekka, daje ci tyle samo obrony. Obrony, nie absorpcji, ale obrony. Więc ty sam sobie zrobiłeś hard mode. Więc ja po prostu mogłem więcej wytankować tak naprawdę, nie? I to mi dużo, dużo pomogło. Bo raz miałem taką jedną sytuację właśnie, jak biłem Oceirosa konkretnie, gdzie Oceiros prawie mnie zajebał, no ale miałem na sobie armor. I dzięki temu przeżyłem. Więc no. A Gibbon, skończyłeś grać w RE4, właśnie widziałem na tym, jak byłem na Discordzie przed chwilą, że grałeś. Podobało się, czy się nie podobało? W Bloodborne jest też podobne na Wiąż Kontakt, tak. I dowiedziałem się o tym na moim ostatnim przejściu na streamie, bo ja tam nie dotarłem, jak grałem sam kiedyś. Dobrze, kolejna rzecz, co my mamy zrobić? Wydaje mi się, że teraz tak. Teraz, czy jest z nami Tetris? Halo? Halo Tetris? Nie ma Tetrisa. Bo Tetris się bardzo ciekawił, dlaczego jest mi potrzebna emotka, znaczy nie emotka, tylko ten item do powiedzenia You're beautiful. I dzisiaj się tego dowiemy. Czekaj, potrzebujemy znaleźć East Capital Rampart Grace. Który to jest Grace? East Capital Rampart. O Jezus Maria. East Capital Rampart. Okej, czyli musimy wejść. W tym momencie idziemy zabijać bossa w końcu. Dzisiaj. Pierwszy boss dzisiaj, który będzie zabijany, będzie bossem tutaj przy wejściu. Na Midierze i Galu miałeś kimono z kataniarza. O właśnie. To jest to. Znaczy, wiesz,
to, że ty grałeś bez armora, to jest kwestia tego, jak ty chciałeś zagrać, nie? Są ludzie, którzy grają nago tylko po to, żeby właśnie poczuć wpierdol i się nauczyć. Bo czasem jest tak, że ja tu bardzo często mówię, że możesz zabić tego samego bossa wielokrotnie, ale za każdym razem masz inny moveset, możesz powiedzmy właśnie wytankować więcej hitów i tak dalej, bo masz inny build, bardziej tankowy na przykład, i przez to nie możesz się nauczyć walki z bossem. Jak grasz SL1 na przykład, konkretnie, albo bez armora, no to musisz tego movesetu bossa się nauczyć, bo bez tego zginiesz po prostu, dosłownie kurwa zginiesz. Więc no, dlatego chcę przejść to SL1, szczególnie, że zrobiłem sobie taki początek dla siebie SL1. Założyłem sobie postać SL1 później jeszcze na Dark Souls 3 właśnie. I pierwszych 5 bossów zabiłem bez śmierci całkowicie. W ogóle się nie wyjebałem. Więc, ale ja wiem, że początek jest zazwyczaj łatwy, nie? I wydaje mi się, że pierwszym problemem na SL1 może być na przykład mędrzec. Kryształowy mędrzec, tak się nazywa ten pan. I tam pewnie się wyjebie najprędzej, jak będę grać. I co na 9 rozdziale z 16? Nie chcę. Aha, nie chcesz 5 chapterów cofać. Dzisiaj przychodzisz Ghostwire Tokyo. Słyszałem o tym tytule, ale jak ja słyszę coś japońskiego w tytule, to nie interesuję się nim, więc niewiele wiem o tej grze. Już nie chodzi nawet o defensywę, to po prostu nosiłem jako skalp, bo jebać Half-Life'a tryharda. Tak, bez kitu, zapomniałem, że ten stream się kończył na Half-Life. Half-Life'cie. Włóczni tego kościoła. Dobra. Mamy tego kolesia do zabicia. Okej, no to chyba lecimy po prostu. A zaciekawiło cię po prostu, okej. Nie dolatuje, come on! Come on! Moja mana! Okej, za mało widzę. Mając tą broń. Drugi raz żygniesz? Nie. Teraz żygnie. Okej. Mam mało HP. O nie! Okej. O nie, come on. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Come on. On. Zwalę to na to, że jestem podpity. Zadałem dwie śmierci, miała być jedna. Dobry wieczór, niepoprawny. Piękny nick, podoba mi się. Będę mówić tylko końcówką, niepoprawny, okej? Okay? Jak ten, jak coś. Polecam przed Crystal Sage'em zrobić jednak abysów? Serio? Bo ja wiem. Znaczy generalnie, jak ja grałem... Masz kurwy i frajerów. O, to jest uniwersalna rada, którą mogę dać każdemu. U każdego w życiu będzie kurwa. U każdego. Na różnych etapach. Te kurwy trzeba jebać i tępić jak kanaluchy. Bo to one blokują wasze marzenia, kurwa. Nigdy nie dajcie się blokować. Zaczynam Eldena i czy jest coś, co musisz wiedzieć? Nie. Wydaje mi się, że Elden Ring jest najbardziej przyjazną grą z gier FromSoftu. Idź do przodu, eksploruj, baw się. I ja wiem, że to powinno cię odstraszyć od tego, żeby mojego streama oglądać, ale nie oglądaj streamerów. Baw się po swojemu. Jak ktoś ci kiedyś powie, że mordo, przeszedłeś tę grę w 80 godzin, ja przeszedłem w 20, to nie słuchaj. Każdy gra swoim tempem. Jeśli ktoś przeszedł za pierwszym razem Elden Ringa w 20 godzin, znaczy, że tyle kontentu pominął, że takiego człowieka mi bardziej szkoda. Więc no, baw się. Po prostu się baw. To jest najważniejsze. Imo. No nie. Zawsze gwiduję ten atak, bo nie wiem, czy będzie żygać, czy nie. Trzeci raz? Nie. Zdążę? No okej. Okay. Nie myślałem, że będzie drugi atak. Będzie żygać? Nie będzie żygać. Teraz będzie żygać? Nie. No
Chyba teraz już bez przytrzymanych. O nie, mana, okej. Zdążę? Okej. Nie, drugi atak, okej. Nie miał zasięgu. O nie. Greedy. Ale weszło. Tak, to jest mag. To jest mój pierwszy run magiem generalnie w życiu w Elden Ringu, który aż tak daleko zaszedł. Ja jestem graczem, który... Ja wolę buildy na wielkie bronie, ciężkie bronie. Unga bunga. Proszę o mąkę na czacie. Silna mąkę, to jest najlepsza mąkę. Czy jest jakaś klasa lepsza lub gorsza? Wiesz co, nie wiem czy grałeś ogólnie w jakiekolwiek gry FromSoftu wcześniej, ale klasy teoretycznie niewiele znaczą. Dziękuję Avium, dziękuję. Widzę, że Avium mogę na ciebie dzisiaj liczyć. Że klasy teoretycznie niewiele znaczą. Klasa jedyne co ci daje to jest jakie masz staty na początek, które nie są zbyt dobrze rozwinięte i uzyw, dziękuję bardzo. Staty jakie masz na początek, które nie są zbyt rozwinięte i jakbyś chciał, możesz nawet kolesia, który jest pod maga, później przekształcić spokojnie na prawdziwego rycerza, który napieprza wielkimi broniami. Nie ma z tym problemu. Najważniejsze są staty na początek i to jaki ma ekwipunek. Więc na przykład jeśli podoba ci się playstyle maga, to zrób sobie maga. Coś z nim dalej zrobisz i będzie ci się podobało, nie? Jeśli podoba ci się wielki koleś z wielkim mieczem albo toporem, to rób kolesia z toporem. Jedyne co bym odradził na początek, to nie rób bandyty. Bo ja wiem, na przykład ze swojego przykładu, ja uwielbiam postacie, które mają sztylety. Ale w Elden Ringu sztylety, no nie są najlepsze. Nie są, znaczy ogólnie w grach FromSoftu, nie są najlepsze. Jeśli nie wiesz dokładnie jak je wykorzystać i to może być najtrudniejsze. Ale czy mag, czy gościu, który wali tam jakimiś cudami boskimi, albo mieczy, generalnie mele buildy wydają mi się najbardziej proste, ale cokolwiek nie zrobisz, później będziesz mógł spokojnie swoją postać zmienić. Jak tam minął Dzionek? Dobry wieczór. Dobry wieczór, Podol, dzień dobry. Dzionek minął, no jak to piątek, nie może źle minąć. Ale dziękuję i kawusia jest dzisiaj różowa i jest alkoholizowana, więc no. Zazwyczaj zaczynasz od maga, o proszę. Ja zazwyczaj gram melafami. Czy wiem coś na temat tego, dlaczego Bulbi nie streamuje? Bulbi, najlepiej zapytaj Bulbiego. Ja mówię, już mówiłem to ostatnio, że ja nie chcę za niego się wypowiadać, więc no. On na Discordzie jest, także zawsze możecie go zapytać, czemu Bulbi nie streamuje. Dobrze, moim celem jest dojść chyba do góry tutaj? Tak mi się wydaje. Ale no, ja wolę buildy pod magów. Tak, możesz zawsze zmienić ten swój build akurat w od Dark Souls 3 chyba, nie? W Dark Souls 3 i w Elden Ringu możesz zmienić swój build, jak ci się nie podoba to jak rozdałeś staty. Po jakimś czasie sobie zdasz sprawę, że kurde, mogłem to inaczej zrobić. To dość szybko masz opcję tego builda zmienić. Więc nic nie jest stracone. Prawdopodobnie i tak nie będziesz min-maxować wszystkiego w swoim pierwszym runie. Tylko będziesz testować różne rzeczy. Więc to jaką klasę weźmiesz na początek to najważniejsze, nie wiem, lubisz kolesi z katanami. Generalnie mówi się, że samuraj w Elden Ringu przynajmniej jest najlepszym startem. No bo samuraj ma naprawdę fajną broń. Ma uchigatanę, którą możesz grać aż do końca gry. O, tu miałem pogadać, okej. My utmost thanks for bringing me to the base of the Erdtree. Here I can govern my own movement and thus the accord is fulfilled. I shall depart to ascertain the purpose I was given. Farewell. I shall leave Torrent and the power to turn runes into strength here with you. I wish you luck in realizing your ambition. You have fought long and hard. I have no doubt you will become Elden Lord. Hell yeah. Take the throne. Papa. Okej, pogadane. Jak zrobić rozpyca w Dark Souls 3? Musisz znaleźć Rosarię.
Rosaria jest na górnych poziomach, że tak powiem, kaplicy z biskupami. Tam można zrobić respekt u niej. Tylko potrzebujesz sobie jakiegoś tam itema. Ale ich trochę jest w grze, także da się ogólnie, jakbyś pytał. Myślisz nad magiem albo samurej? Samurej jest dobry na początek, z tego co wiem. Szczególnie dla ludzi, którzy wcześniej nie grali. Bo magia jest trochę skomplikowana. Wydaje mi się, że na początek może być trudniejsza, ale to tylko ja mówię. Ja mówię z perspektywy człowieka, który zawsze grał wielkimi mieczami, nie? Dla mnie zawsze magia była trudna w grach From Softu. Dobrze. East Capital Rampart Grace. Który to jest Grace? East Capital Rampart, okej. Okay. To jest tutaj. Dobra, żebym nie zepsuł. Przeczytam wszystko od początku. Okej. Okay. Żebym nie zepsuł. Jak zacząłeś grać Bloodborne, to akurat było. Ale szkoda mi kasy było. Dobra. Bok, the seamster, at your service, master. Ready to make adjustments to your garments. Master, did you see it? The herb tree. I don't really have the words for this, but I was so dazzled. I felt something stir in my breast. The herb tree is waiting for you, master. I know it, I do. I feel it in my bones. Going so soon? Please do be safe on your journeys. I w tym momencie jest napisane, żebym użył tego. You're beautiful. Ale to wydaje mi się, że to nie jest ten moment. Słyszę głos. Tak, to jest ten moment. Lisu, to jest ten moment. Did I just hear my mum speaking? Thank you very much. Mum was always the only one who said I was beautiful. I to jest ten moment. And now, my kind master, let me hear her voice. Oh, please, if I may dream just once. Do you feel the same way my mum did, master? Do you think I'm beautiful? Bok, kurwa, jesteś piękny. Niech ci nikt nie mówi inaczej. Oh, master, kind master. I, Bok, the seamster, am forever in your service. I dalej nie wiem. Nie wiem, co się dzieje w tym kuslanie. Mam nadzieję, że coś fajnego, ciekawego. Bo właśnie tak jak Wschód napisał, że po tym dialogu Wschód spieprzył. Pewnie nie miałeś tego itema, albo nie wiedziałeś, żeby go użyć, nie? I wiem, że wiele osób spieprzyło w tym momencie. Bo nie wiem, czy teraz miałbym taką opcję, czy kiedy. Bo ja tego kusla nie robiłem jeszcze nigdy, to jest mój pierwszy raz tutaj. On mówi, że jest brzydki i możemy mu dać... Jak się idzie do Renali, Renala ma albo zmień swój wygląd, albo zmień swoje staty. Dajemy mu łzę larwy, tak to się nazywa chyba? Larvaltir? Gdzieś tam to jest, nie wiem gdzie. I on przez to, że tej łzy używa, po prostu umiera. I na tym się kończy jego questline. I to jest złe zakończenie, bo on umiera, więc trochę lipa, nie? Dlatego mam nadzieję, że pójdziemy dalej i będzie ciekawiej. Dobra, więc to mogę odhaczyć. Kolejną rzeczą, jaką mam zrobić, to jest zgarnąć jedną z klątw dla głównożercy. O Jezu, będzie łapanie klątw dla głównożercy. Nie podoba mi się to. Robiliśmy to w poprzednim przejściu na Ascended Modzie, nie?